Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Cześć Tomku. Cześć, dzień dobry. Mimo Twojej szerokiej działalności w internecie, na kanale YouTube czy też na swoim blogu, na pewno część użytkowników, część słuchaczy cię nie zna, dlatego dla tych osób przedstaw się, powiedz czym się zajmujesz, co robisz na co dzień. Jasne, ja się nazywam Tomek Jaroszek i część osób może mnie kojarzyć z bloga Doradca TV. Jestem blogerem finansowym, ale wcześniej y, wiele osób, które może dużo dłużej interesuje się rynkami finansowymi, może mnie kojarzyć jako dziennikarza finansowego, bo przez kilka lat prowadziłem studio i pisałem teksty dla Bankier P, dla Komperii czy felietony dla Business Insidera, więc przez... Dobrych ponad 6 lat byłem dziennikarzem finansowym, i później przeszedłem na tę stronę mocy Blogosfery i teraz już zajmuję się edukacją finansową tylko i wyłącznie pod swoimi mediami, więc możecie mnie kojarzyć z rynków finansowych, z mediów finansowych, albo gdzieś tam trochę z giełdy, no bo siłą rzeczy, rynki kapitałowe, to jest moja pasja i to zostało absolutnie. Ja poznałem Ciebie, chyba byłeś takim pierwszym youtuberem w właśnie branży finansów, w branży, w branży giełdowej. I poznałem Cię od Twojej serii Portfel 10K, bardzo popularny i bardzo fajny na YouTube, także... Bardzo polecam dla osób początkujących, jeżeli chcecie zapoznać się z technicznymi rzeczami, właśnie rynku finansowych, to ta seria jest bardzo, bardzo fajna. To była już nagrywana jakiś czas temu, ale generalnie nadal się podpinasz po tym, co tam powiedziałeś? Czy... Dwa lata temu, to prawda, jak, jak nie nawet więcej, ale to był taki też ciekawy pomysł, bo ja, ja inwestuję sam i strasznie mnie to in zawsze interesowało, ale nigdy nie wychodziłem z założenia, jak zakładałem bloga finansowego, że będę się skupiał tak mocno na giełdzie. Ale stwierdziłem, że spróbuję, na ile ja jestem w stanie te rzeczy tłumaczyć początkującym. no i tak wiesz, od słowa do słowa zrobiłem mały test, i nagle się okazało, że nikt w Polsce nie tłumaczy w ten sposób giełdy. Że mamy jakąś taką wielką dziurę wiedzy, powiedzmy, od webinarów, które robią domy maklerskie, po taką wiedzę super ekspercką, a ten środek w ogóle, gdzie ta wiedza jest najbardziej potrzebna, jego kompletnie nie ma. I wiele osób siada do giełdy, a nie wie, czym się różnią od siebie zlecenia, albo w ogóle nie odróżnia tego, jakie instrumenty tak naprawdę są obracane na giełdzie. Więc stwierdziłem, że czemu nie. A, a ta wiedza jest bardzo potrzebna, bo jak mamy zrobić rynek kapitałowy w Polsce, w Polsce fajny, no to musimy mieć dużo bardziej doświadczonych inwestorów. Z perspektywy czasu coś byś w tej serii zmienił? Coś byś poprawił? Czy generalnie podpisujesz się pod tym i nagrałbyś to w ten sam sposób teraz? Na pewno bym poprawił y, chociażby z perspektywy tego, że portfel zaczął się od 10 tysięcy, bo to zawsze jest taki problem: jak to komunikacyjnie pokazać? Czy to ma być jakaś mała kwota, większa kwota? Jaka w ogóle, jaki jest sens tego prowadzenia? I mam taki problem, że mm, powinienem pokazywać, że ja do tego portfela cały czas dorzucam pieniądze, bo ja tak normalnie robię i tak jakby to jest koncepcja, że. Rynek rynkiem i to, co my mamy na koncie maklerskim, ale my do tego konta musimy dorzucać gotówkę. I to jest taki mit, który sam sobie niechcący trochę stworzyłem na tym portfelu, a później go nie naprawiłem, że ludzie się pytają na zasadzie wkładam 20 tysięcy, ile ja z tego mogę zrobić. Ja mówię, no nie, nie o to chodzi. O to chodzi, żebyś co miesiąc, co kwartał, co rok dorzucał kolejną pulę pieniędzy, żeby ten kapitał rósł. I, I to jest na pewno rzecz, którą bym poprawił. Ten portfel 10K powinien się po jakimś czasie zamienić w portfel 20K, 30 i tak dalej, żeby pokazać, że ten kapitał musi rosnąć nie tylko z perspektywy rosnących zysków spółek, ale przede wszystkim też z tego, że my te nadwyżki finansowe tam faktycznie umieszczamy. To, to taka podstawowa rzecz, ale gdzieś po cichu chodzi mi po głowie, jak może nie tyle wznowić, ale zrobić tego typu projekt, żeby na bieżąco pokazywać na prawdziwych przykładach, bo, bo fajnie się mówi o historycznych, zawsze łatwo pokazać, tu powinno się kupić, tu powinno się sprzedać, no ale na żywym rynku to, co się dzieje, to jest zupełnie inna edukacja i każdy jest w stanie sobie na bieżąco wiele rzeczy sprawdzać, więc gdzieś mi chodzi po głowie, jak to wznowić, może w innej formule, ale siłą rzeczy. No tak jak powiedziałem, no dużo, dużo, dużo ludzi sporo się z tego dowiedziało i, i do dzisiaj wracają te tematy, teraz jak mamy zawirowania na rynkach finansowych, to okazuje się, że ludzie oglądają ten program jak serial. Co przyznam się jeszcze, ja jestem w ciężkim szoku, że można wykresy sprzed dwóch czy trzech lat w ten sposób oglądać, no ale w każdym razie cieszę się, że tak to działa. Nie, no ja to mogę potwierdzić, bo faktycznie jak się wkręciłem, to odcinek po odcinku siedziałem i oglądałem jeden po drugim, także naprawdę świetna robota w tym kontekście. Przechodząc do pytań, w takim razie jak Ty byś się zakwalifikował jako inwestor? Jesteś inwestorem bardziej długoterminowym, jesteś może spekulantem? Jak, jak siebie sam postrzegasz w kontekście rynków finansowych? Spekulantem wydaje mi się, że już nie, chociaż mam taką swoją metodę, która u mnie akurat całkiem sprawnie działa, więc to, to zawsze polecam, żeby każdy sobie u siebie przetestował, że mam yy, takie mocne pareto, nawet powiedział, ponad 90% kapitału to jest ten kapitał inwestycyjny, który ma rozwijać ten mój portfel przez długie, długie lata, natomiast zawsze sobie zostawiam jakieś malutkie konto spekulacyjne tylko po to, żeby tak naprawdę czasem się sprawdzić, czasem rozładować emocje. No bo wiele osób ma taki problem z tym, że jest świat inwestycji, które powinny być spokojne, nudne i cierpliwe, żeby były skuteczne w długim terminie, to de facto one powinny być jak najbardziej pozbawione emocji. No ale rynek szaleje i czasami samo się prosi, żeby coś spekulacyjnie, a czy mam rację, czy może powinienem to teraz kupić? No to ja wychodzę z założenia, że na dużo mniejszych pieniądzach po prostu wolę te emocje poniekąd rozładować. I dzięki temu nie przenoszą się tego typu próby, jakiekolwiek spekulacyjne, na duży kapitał. To jest taka moja metoda, nie każdemu może to pasuje, ale jak człowiek się interesuje tymi rynkami finansowymi, no to powiedzmy, że na dużym e, portfelu bym na przykład nie szalał z jakimiś krótkimi pozycjami, ale na małym koncie spekulacyjnym, jakbym chciał się sprawdzić, to jestem w stanie sobie takiego shorta wrzucić i na zasadzie, czy mam rację. I, ale generalnie staram się być jak najbardziej długoterminowym. Trudno jest powiedzieć o długoterminowym inwestorze, jeśli jakaś spółka leży przez dopiero kilka lat, no bo jak mamy przykłady z rynku amerykańskiego, to niektórzy trzymają spółki z pokolenia na pokolenie, więc u nas w Polsce niestety, jak się mówi o długim terminie, to bardzo często ktoś ma na myśli dłużej niż rok, co no, wiele lat nam zajmie wykręcenie tego w drugą stronę, że długi termin to jest 5-10 lat i dużo, dużo więcej. Więc staram się, żeby to było jak najbardziej w długim terminie, ale też absolutnie jeszcze nie jest takiego założenia, że jak coś kupię, to ma być do końca życia, no bo ten rynek jest zmienny. Ja mam dopiero 30 parę lat, więc też przede mną jeszcze wiele lat zarabiania i w biznesie i na rynku, więc ten kapitał będzie na pewno jeszcze rósł. Więc tak jak chociażby jest teraz, no nie mam raczej większych problemów z tym, że jeśli mamy duże zawirowania na rynku, to jestem w stanie wcisnąć sprzedaj i po prostu przerwać na przykład 3-4 lata trzymania spółki w portfelu no bo to co się dzieje na rynku wymagało ode mnie tej decyzji więc nie chcę żeby tak filozofia wjechała na normalną matematykę tego co jest w portfelu bo po prostu to był dobry moment żeby sprzedać i poczekać co będzie działo się na rynku więc powiedziałbym że na razie średnioterminowy z aspiracjami na długoterminowego w takim amerykańskim tego słowa znaczeniu OK, to, co powiedziałeś na początku, to jest myślę też bardzo pomocne dla osób, które dopiero co zaczynają swoją przygodę, ponieważ większość osób, które wchodzą na rynek finansowy, mają takie przekonanie, że to będzie trochę jak w kasynie, że tutaj będą emocje, pościgi, wybuchy, strzelanina i generalnie duży zastrzeg adrenaliny, a bardziej właśnie inwestowanie długoterminowe to jest takie przyglądanie się trochę i patrzenie, jak trawa rośnie, i takie bardzo spokojne wyważenie. Także tak, fajnie, fajnie to określiłeś. W takim razie, na jakich instrumentach i na jakiej giełdzie najczęściej można się spotkać? Jaki, jaki rynek wybrałeś? No, u mnie zdecydowanie to jest rynek polski, yy, chociaż yy, ten moment, można powiedzieć, że ten 2020 rok będzie prawdopodobnie momentem, kiedy mój portfel będzie dużo bardziej zdywersyfikowany. W sensie to, co się dzieje na świecie, trochę wymusi na mnie większą dywersyfikację. Ja zawsze miałem jakiś malutki udział na rynkach zagranicznych, ale to na zasadzie, że. W ramach spółek gamingowych, na przykład to była pozycja na, na Blizzardzie, czy tego typu, jakieś pojedyncze inwestycje, które gdzieś tam sobie rosły, ale zawsze to była dominacja portfela polskiego. Powiedziałbym z bajecznie prostej przyczyny no bo jak się zaczyna na tym rynku, to on jest najbardziej logiczny, sensowny że to jest rynek, do którego mamy dostęp. Więc ja, ja zaczynałem w 2000, żeby mnie skłamał w 2008 roku, nawet trochę wcześniej. Jako licealista, który poszedł z dowodem osobistym założyć konto maklerskie, więc wiesz, wtedy się sięgało do kiosku po parkiet, miało się pierwsze konto maklerskie w emaklerze, i tak naprawdę człowiek szalał z radości, że mógł zrobić zlecenie przez internet, bo inaczej był miał duży problem, bo po prostu w moim mniejszym mieście nie było domu maklerskiego, więc yy, tak to się mniej więcej zaczynało, więc rynek polski był naturalny. Później byłem dziennikarzem finansowym, więc tym bardziej miałem ogromny dostęp do tego rynku. I do dzisiaj chodzę na konferencje różnych spółek, na wynikowe spotkania, słucham tych raportów jakby, przedstawianych przez prezesów często na konferencjach czy na webinarach, więc to nie jest tylko takie suche, że, że widzę w domu maklerskim, że spłynął raport, ale jeśli jest okazja, to po prostu też, czy czasami jako bloger, czasami jako inwestor, no ale w moim przypadku łatwiej jako bloger zdecydowanie, po prostu wchodzę na te różne spotkania, konferencje, że też te spółki bliżej poznaję, więc to jest naturalne. Ja też zawsze wszystkim mówię, że to jest trochę inaczej, że próbujesz inwestować na rynku amerykańskim, który jest kosmicznie odległy. No Możemy czytać, ale nawet już abstrahując od tego, że znając angielski i powiedzmy znając realia finansowe amerykańskie, ale mamy do tego jeszcze przeliczanie na swoją walutę, mamy nawet inną strefę czasową w notowaniach, więc... Naturalnie wydaje mi się, że dobrze jest po prostu zacząć naukę giełdy od rynku, do którego mamy faktycznie dostęp. Tak jak wszyscy na całym świecie mogą nam zazdrościć np. Na dostępu do takich spółek jak CD Projekt, no to możemy od takiego CD Projektu pójść na konferencję po prostu i posłuchać tego, jak prezes mówi, czy jak przyjdzie na konferencję i zadać mu pytanie, po prostu podejść do niego i się o coś zapytać. Więc to, to jest taka fajna przewaga polskiej giełdy, którą myślę jest często niedoceniana. Chociaż faktycznie w ostatnich latach nie dziwię się, jak patrzymy piękną hossę, trwającą dekadę, no a w Polsce trzeba było się dużo więcej napracować, ale na szczęście da się. Naprawdę to nie jest tak, że w Polsce nie ma tych pięknych historii, po prostu ostatnie lata były dosyć trudne, w szczególności jeśli spojrzymy na ten paskudny WIG-20, który się nam konsolidował przez dobrych parę lat. No mamy coś takiego jak homebuyers, czyli bardziej przykładamy wagę do tego, co zdane. Natomiast sam powiedziałeś, że gdzieś tam u ciebie ta potrzeba dywersyfikacji, wyjścia trochę szerzej poza rynek polski też gdzieś teraz się kiełkuje. To jest właśnie spowodowane tą sytuacją, którą obecnie mamy? Czy, czy dlaczego taką decyzję podejmujesz? Na pewno na etapie rozwijania jakiegoś portfela dywidendowego, w pewnym momencie Polska jest po prostu jeszcze za mała i za bardzo niedojrzała, jeśli ten portfel ma faktycznie rosnąć. Bo portfel dywidendowy, wydaje mi się, w polskich warunkach na początku jest fajny, no bo uczymy się tego, gdzieś jeszcze te kwoty nie są większe, ale w momencie, kiedy faktycznie chcemy powiedzieć, że dobra, to jest mój portfel, jeszcze 20-30 lat będę realizować tę strategię, no to w Polsce mamy teraz, teraz chociażby moment, kiedy spółki z naprawdę długą historią, jak na Polskę, typu 10 lat wypłacania dywidendy, nie będą jej wypłacać. Więc to jest bardzo trudny moment dla inwestorów dywidendowych. W Stanach, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii ta tradycja dywidendowa jest bardzo znana od wielu, wielu lat. No, mamy chociażby indeks arystokratów dywidendowych, gdzie trzeba 25 lat z rzędu, rok po roku, zwiększać dywidendę. Gdzie w ogóle rekordzista, no nie wiem, za 10 lat będzie polski rekordista, który w ogóle 25 lat był w stanie w ogóle wypłacać, nie mówiąc o zwiększaniu. Więc na pewno ten rynek pod tym względem będzie, będzie dla mnie dużo ciekawszy i część środków na pewno gdzieś tam powędruje. Ale co jest ważne, ten kryzys jest mocno abstrakcyjny. Ja wiem, że wszyscy próbują go porównać do poprzednich kryzysów, no ale jednak pandemia i zamrożenie gospodarek, plus takie interwencje banków centralnych, to jest coś niespotykanego w historii, więc tak jakby jesteśmy wszyscy na nieznanym lądzie. Nie ma eksperta, który teraz powie, że będzie tak i tak, bo kiedyś tak było. No, nigdy tak nie było. Więc ja trochę wychodzę z tego założenia, że staram się bardzo mocno, poza tym, co jest w mediach, tylko po prostu przekopywać wszystkie możliwe raporty, dzwonić po spółkach, po prostu po firmach, rozmawiać z ludźmi, jak ten kryzys oddziałuje na gospodarkę i na ich biznesy. I na razie wychodzi mi na to, że Polska może być bardzo mocno poturbowana. I to jest trochę takie logiczne myślenie, że wydaje mi się, że rynek np. niemiecki czy amerykański no dużo łatwiej wyjdzie z tych problemów niż rynek polski, jeśli ten mój scenariusz bazowy się spełni. Więc obawiam się, że po prostu siłą rzeczy będzie łatwiej, trochę podzielić ten portfel i, i no jednak, nie postawić wszystkiego, ale też tak powiem, na jedną kartę, że tak patriotycznie wyjdziemy z tego kryzysu bardzo łatwo, bo nikt nie wie, ile to potrwa. Niestety to jest największa, taka tykająca bomba tego kryzysu, że to może potrwać jeszcze 2-3 miesiące, a możemy mieć problem przez półtora roku. I to całkowicie zmienia obraz sytuacji. No dlatego też nie, nie boję się powiedzieć, że pozycja gotówkowa, czy często nie robienie niczego, tylko obserwowanie może być w długim terminie naprawdę dobrym rozwiązaniem. Jak nam się spieszy z zarabianiem, to jasne, w skali tego, co się wydarzyło w marcu w dół i w kwietniu w górę, każdy widzi okazję do zainwestowania. Ale naprawdę za 10 lat będziemy patrzeć na to z perspektywy na przykład dobrych, dwóch kwartałów, gdzie można było zainwestować duże pieniądze. Tak mi się wydaje, w takim optymistycznym scenariuszu. Więc staram się mocno ten okres wydłużyć po prostu. Że to, co się teraz dzieje, to jest jakiś element spójnej całości, jak miałem 40 parę lat, to będę opowiadał o 2020 roku, jak to wtedy było. Nie ma co się przejmować w skali, że w tym tygodniu uciekła mi jakaś okazja, bo wydaje mi się, że tych okazji długoterminowych jeszcze może sporo być. Zaraz jeszcze przejdziemy dalej właśnie do tego tematu, jak ty postrzegasz kryzys. No faktycznie, jeżeli porównamy chociażby rynek amerykański z rynkiem polskim, no to ludzie czasami nie zdają sobie sprawy, jakim maluszkiem jesteśmy, bo gdzieś tam w indeksach światowych my stanowimy 0,13% ogólnej wagi tych wszystkich rynków światowych. Także jest to bardzo mały wycinek. Ja polecam wszystkim taką zabawę, żeby znaleźć spółki większe niż cała polska giełda. Tam się chyba od Walta Disneya jest taka granica, że wiesz, oglądasz film Avengersów czy myszkę Miki z dzieciakami, i nagle się okazuje, że Walt Disney jest większy niż kapitalizacja większości polskich spółek razem wziętych. Więc no, tak jak mówisz, no, nie, nie, nie trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że mamy kilku globalnych zawodników, ale jako sam sobie parkiet, rynek kapitałowy on jest faktycznie dużo mniejszy. Tak, no i też mamy dosyć egzotyczną walutę, no bo polski złoty no to, to jest nic w porównaniu do dolara czy, czy euro, także ta potrzeba dywersyfikacji, zwłaszcza w takich czasach faktycznie może sama się nasuwać. E, natomiast czy na tym maluszku, na tej naszej polskiej giełdzie, która jest de facto stosunkowo młodą giełdą, czy da się zarabiać? No bo przez ileś lat, przez mówisz od 2008, tak? E, no tak, licząc od bardzo młodych lat, ale tak realnie to mówię, że około 10, żeby już tak na poważnie to wziąć, to tak, no około 10 to ta. Giełda jest mi już bardzo, bardzo bliska i tam regularnie inwestuje. Czy da się w takim razie zarabiać? Skoncentrowany tylko i wyłącznie polski inwestor, czy jest w stanie osiągać w długim terminie realne zyski? No też wiemy jak, jak ta giełda wyglądała od tych 2008 roku, raczej to jest taki trend boczny cały czas i ta konsolidacja na ten WIG20, tak jak powiedziałeś. Natomiast ile Ty realnie z tego byłeś w stanie gdzieś tam wyciągnąć, jakbyś mógł powiedzieć na przestrzeni długiego, długiego terminu? Więc co, jak patrzę tak procentowo po udziale portfela, bo to też jest czasami śmieszne, że wiesz, były dobre lata, kiedy na przykład SW 80 miał piękny ride, masz tam kilka spółek w portfelu i patrzę na wynik, że to jest może 40% rok do roku, bo był taki rok, gdzie sam SWIK 80 i, i to, co miałem w portfelu, zrobiło mi świetny wynik. No gorzej, że na przykład wtedy patrzę na to i kwotowo ten portfel był na przykład 4 razy mniejszy niż jest teraz, więc to jest zawsze ten ból procentów versus pieniądze, bo też staram się takiej komunikacji nie, nie, nie rzucać tak jakby kwotami dla początkujących, bo to naprawdę wiele zmienia. To, czy my zaczynamy od tam kilku tysięcy, czy patrzymy na dywidendy od dziesięciu, czy od stu tysięcy, to, to czasami zmienia, dużo w wyobraźni, w postrzeganiu tego, jak to działa. Bo nie tak, tam... tylko właśnie ci, ci początkujący zawsze wymagają transparentności, nie? Oni zawsze mówią ile, 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 chcą wiedzieć konkretne kwoty, konkretne procenty, natomiast no, ciężko jest to przedstawić, tak jak powiedziałeś, no bo te wahania są ogromne, i zwłaszcza jeżeli patrzy długoterminowo. Ale gdybyś miał to uogólnić, uśrednić, to ile jesteś w stanie powiedzmy wyciągnąć z kapitału powiedzmy 10 tysięcy złotych inwestując w roku 2008, jakbyś trzymał te akcję do teraz? O Jezus, no nie, no tak, tak to bym chyba nie był w stanie tego aż tak obliczyć, musielibyśmy wcześniej dobrze to policzyć, żeby to pokazać. E, wiesz, ja jak patrzę, no, no mówiąc wprost, do miliona jeszcze mam kawałeczek drogi na tej giełdzie, no ale przy sześciocyfrowych kwotach to już tak jakby ma sens na rynku kapitałowym, no ale zaczynałem od kilku tysięcy złotych dosłownie, więc cała sztuka polegała na tym, że... Yy, oczywiście coś zarobiłem, ale z drugiej strony coś wrzuciłem na ten rynek. Ważne, żeby takby tak w długim terminie ta krzywa cały czas rosła. Też widzę po tym roku, że śmieję się, że ten rok może być tak naprawdę na minusie yy, giełdowo, ale chyba będą tam największe wpłaty w życiu, jakie miałem, bo na przykład biznes bardzo dobrze działa, więc sporo tych nadwyżek wrzucam w tym momencie na rynek kapitałowy. Dlatego mam taki trochę problem z pokazywaniem takiej transparentności, bo tam jest tyle gwiazdek, że to zależy, czy tak wiesz, czy pokazywać, że rynek, portfel urosł o 60 tysięcy, gdzie 50 tysięcy wpłacasz z biznesu, nie? Tak, jakby z tym zawsze mam trochę problem, ale patrząc na ten rynek polski, tak naprawdę branża gamingowa, chyba każdy to powie, kto chociaż trochę ją miał w portfelu, właściwie na tym nie dało się stracić, chyba, że wyjątkowo trafiamy na te spółeczki, które są małe i po cichu mamy nadzieję, że to będzie drugi CD Projekt, gdzie dobrze wiemy, że te historie się kończą 99 przypadków na 100 negatywnie e, więc tam na pewno trochę byłem e, też mam takie eksperyment e, kiedyś sobie policzyłem co by było, gdybym nie ruszał CD Projektu od początku i tak podszedł Bafetowo, że to jest tak dobra spółka, że nie ruszam tej pozycji no i pierwsza moja transakcja, która tam była, była za 6,50, więc to są takie trudne wspomnienia i trudne wyliczenia gdzie, gdzie tak naprawdę dopiero później duży kapitał angażowałem, kiedy te akcje były za 60, 100, 150, a wiesz, to wyobraźnie działa, że można było z tego by mieć mieszkanie dzisiaj, gdyby tego po prostu nie ruszać. No ale takie gdybanie i sięganie wstecz jest zawsze trochę trudne. W szczególności, że mm, patrzymy na historię od młodych lat, kiedy mówimy mało kapitału, dopiero zaczynamy. Do historii, kiedy mamy tego kapitału dużo więcej, więc każdy musi patrzeć mocno na siebie, jak siada do tego rynku. Kiedyś były piękne oferty IPO, bo mieliśmy prywatyzację spółek skarbu państwa. W zasadzie wtedy ja, ja powiem, że to było na tyle szaleństwo, że ja sam potrafiłem pożyczyć jeszcze dodatkowe pieniądze od rodziców, żeby na kilku kontach maklerskich zapisywać się na akcję. No bo to był taki no-brainer, że wiesz, że to jest spółka skarbu państwa, że będzie animator, jest wielka akcja, ileś set tysięcy inwestorów. Więc jeśli można tam wrzucić 15 tysięcy, to ty skorzystaj z tego konta, tego konta i jeszcze zadzwoń, czy ktoś ma pożyczyć 30 tysięcy. I wiesz, tak jakby z tego wszystkiego starało się zapisać jak najwięcej akcji. Tak to wyglądało, więc yy, przez ileś tam lat naprawdę było sporo okazji. Te ostatnie lata były bardzo trudne i takim mocnym momentem było yy, grzebanie przy ustawie OFE. To było coś, co tak jakby jest takim punktem. To mówię dla początkujących, w szczególności, którzy pewnie będą tę rozmowę też oglądać, to, to naprawdę po tym OFE zaczęło się robić trudniej na giełdzie. Tam faktycznie trzeba było się dużo bardziej wysilić. No na pewno te spółki dywidendowe, bo mimo wszystko jeszcze kilka takich było, które regularnie płaciły, przy okazji rosły, przy silniejszych wahaniach na rynku, one były dużo bardziej defensywne, dużo mniej spadały, bo ten akcjonariat był stabilny. Więc z tego punktu widzenia ta polska giełda nie była zła. Tak, jak powiedzieliśmy sobie w poprzednim pytaniu, ja się troszeczkę teraz boję, że my będziemy po prostu dłużej z tego wychodzić yy, i będziemy to po prostu też odczuwać, tak jak powiedziałeś, pod kątem egzotycznej waluty. No bo jednak ten dolar, euro to może być dzisiaj nie ryzyko walutowe, a trochę przewaga dywersyfikacji waluty, jeśli będziemy mieć jakieś akcje, ETF-y w dolarze czy w euro. Na razie to jest mój scenariusz bazowy. No ja tak Cię pytam wprost i pytam o te zarobki i tak dalej, bo myślę, że to jest takie najpopularniejsze. E, najpopularniejsza kwestia osób początkujących, czyli oni wchodzą już na giełdę i od razu jest w głowie, ile mogę na tym zarobić, ile mogę z tego wyciągnąć, i często to jest od, totalnie odrealnione, oderwane od rzeczywistości. Gdzieś tam są te historie, właśnie chociażby no, Warrena Buffeta, o którym zaraz porozmawiamy. E, natomiast to nie jest tak, że osoba, która zaczyna, może spodziewać się nagle magicznego zwrotu i prostej, szybkiej drogi do bogactwa. Tylko ta stopa zwrotu, jeżeli gdzieś tam się kształtuje na poziomie 5, 6, 7%, to i tak jest nieźle jak na początkującego. Oczywiście, zwłaszcza, że statystyki pokazują. Super. W ogóle pierwszy rok zaliczyć z kilku czy kilkunastoprocentowym zyskiem, to jest bardzo fajny wynik. No, były też lata na minusie, siłą rzeczy, no to, to, to jak najbardziej na tym to polega. Niektóre akcje trzeba po prostu czekać. Ja mam teraz takie sytuacje, że, że mam jakieś swoje upatrzone powiedzmy spółki, gdzie Mój scenariusz zakłada, że na tym zarobię 100, 200, 300%, ale muszę być cierpliwy. I oczywiście, z perspektywy takiej, że chciałoby się już to mieć, to mnie bardzo denerwuje, ale. Jak sobie pomyślę czysto matematycznie, że to spółka, w którą wrzucam coraz więcej pieniędzy, uśredniam sobie ten zakup i tak jakby ten scenariusz się nie zmienia, no to trochę mnie to przekonuje, że warto poczekać, żeby na przykład z 50 tysięcy zrobiło się 200 w 2, 3, 4 lata. Tak jakby sam siebie czasami człowiek musi przekonać, jak już ten rynek bardziej rozumie, ale to co powiedziałeś to jest święta prawda. Na początku wszystkim nam się spieszy. I ja najbardziej walczę z pytaniem, czy można żyć z giełdy. To jest tak jakby absolutna podstawa, że każdy wchodzi na ten rynek i już zakłada, że nie będzie nic innego robił, niż inwestował. To jest tak diabelnie trudne i wymaga tak dużych kwot. Ja, ja osobiście znam naprawdę niewiele osób, które się utrzymuje z rynku finansowego. Powiedziałbym, że w tym pokoju by się zmieścili wszyscy, których znam. Haczek polega na tym, że są to z reguły kwoty już milionowe, czyli w ogóle kilkaset tysięcy nas w żaden sposób nie urządza. Wszystko pytanie opiera się o pytanie, ile my pieniędzy potrzebujemy realnie. Bo to też jest pytanie, żyć z giełdy za 70 tysięcy rocznie, czy za 150 tysięcy rocznie. Na przykład. No jak ktoś ma większą rodzinę, większe wydatki, czy po prostu więcej w ogóle wydaje w życiu na, na różne przyjemności, no to tak naprawdę widzi, ile musi tych pieniędzy zrobić. Do tego dochodzi nam, że tak naprawdę jeśli to jest portfel dywidendowy, to to jeszcze ma realne szanse. No wszyscy, którzy wiedzą na czym polega inwestowanie dywidendowe, no to gdzieś mogą sobie wyobrazić, że budujemy tak duży portfel, że te dywidendy są na tyle duże, że jesteśmy się w stanie z nich utrzymać. To psuje filozofię reinwestowania dywidend, więc z założenia tak jakby tych pieniędzy znowu nie wrzucamy na rynek i zakładamy, że to wszystko będzie nam płacić, więc to jest tak jakby jeden warunek. No a drugi dla mnie niewyobrażalny to jest próbowanie wykręcenia jakiegoś wyniku w roku, żeby te pieniądze przeznaczyć na życie. Presja psychiczna w takiej sytuacji jest z reguły tak duża, że to, to się nie udaje. No, dajmy, masz pół miliona złotych i musisz z tego pół miliona zarobić w tym roku 100 tysięcy złotych na życie dla siebie i rodziny. No a jeśli się nie uda, no to co w tym momencie? Więc tak jakby, no to jest pierwsze pytanie, z którym ja zawsze najbardziej walczę. Giełda i rynki kapitałowe są po to, żeby pomnażać kapitał w długim terminie. Jak kiedyś dojdziemy do tych kwot i tych modeli, że możemy z tego żyć, Fantastycznie, ale stawianie sobie tego od razu za cel, no, powiedziałbym, że będzie powodowało sporą frustrację, bo to naprawdę może zająć kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Dokładnie. No właśnie na tym, na tym komentarzu mi bardzo zależało, no bo jesteśmy cały czas karmieni tymi pięknymi historiami, że komuś się udało bardzo szybko pomnożyć swój kapitał. I myślę, że na tym najwięcej właśnie zarabiają chociażby domy maklerskie, które żyją z prowizji i żyją z tego, ile osób tam wejdzie i, i kliknie kilka razy kubi sprzedaj. Także Także to wszystko jest też marketing i też właśnie chciałem, żeby. Oczywiście. Ja, ja, ja tego jeszcze powiem Ci ja taką historię. Mam takiego kolegę w, w kraju innym niż Polska, który tak zadomowił się na dobre od kilkudziesięciu lat i też na ile on żyje z dywidend i tak dalej. I też mi pamiętam, że odwiedziłem go w Tajlandii, po, pokazał te dywidendy, jak to w ogóle wygląda, o jakich kwotach mówimy. No i fajnie, tylko że jak przyszło co do czego, to tak naprawdę to jest ileś milionów złotych zarobionych w biznesie. Przerzuconych na rynek po to, żeby płaciły dywidendy. Więc, tak jakby zamiast na lokatę, pieniądze zarobione z biznesu idą na dywidendę. I, i widzisz taką historię, i nie dopowiadasz sobie tego, co tam się wydarzyło. I to jest dla mnie zawsze największy taki błąd w ogóle i w blogosferze, w mediach, w domach maklerskich To też trochę tak zaznaczyłeś, że mamy tu jakiś taki mit, widzimy, że ktoś ma ileś milionów na giełdzie i nie dopowiadamy sobie tej drugiej historii, że te miliony nie są z rynku kapitałowego, tylko z biznesu. I one są wrzucone na ten rynek. I no i teraz piękne konto 5 milionów złotych. Haczyk jest taki, że 4,5 jest po prostu tam włożone z biznesu. Więc zawsze przestrzegam na to, w szczególności przy kwotach, że to nie jest żaden problem. Pokazać duże konto maklerskie, tylko haczyk jest taki, że my sobie sami dopowiadamy legendę, że ono z jakichś małych kwot urosło. To prawie nigdy nie ma takich historii. Tak, no i też jak pokazuje obecna sytuacja, też te spółki dywidendowe też nie są pewnikiem, bo no KRS zapowiedział, że, że w tym roku nie będzie wypłacania. To znaczy, dał rekomendację, że, że spółki powinny zatrzymać dywidendy dla siebie. Także też, też może się okazać, że. Spółki Oczywiście, spółki to, to, nie wypłaca. Na początku, tak, że polski inwestor dywidendowy nie miał duży problem. Bo, jeśli takie potwory jak PKO BP, PZU, tak jak powiedzieć, PKO SA, no spółki, które ja też przez wiele lat miałem w portfelu, z racji wypłacania stabilnych dywidend i dopóki sektor bankowy się jak najbardziej rozwija, no to ciężko, żeby tym spółkom coś się stało. No ale obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że nie wiemy, czy te dywidendy wrócą w przyszłym roku, czy wrócą za dwa lata. To jest duży problem dla inwestora dywidendowego, że nagle ma w portfelu spółki i patrząc na te spółki, o których wspomniałeś, ma z reguły spółki, które no nie są małymi pozycjami w portfelu, bo były tymi najstabilniejszymi zawodnikami, prawda? Natomiast no też każdy zna historię Warrena Buffetta i u Ciebie też jest ta fascynacja. Nawet wydałeś książkę, możesz coś o niej opowiedzieć, śladami Warrena Buffetta. O czym jest ta książka i skąd ta fascynacja tą właśnie postacią? Tak jak powiedziałeś, chyba każdy zna Warrena Buffeta, jeśli chodzi o rynek kapitałowy. Co jest to tyle ciekawe, że wracając do tego, co powiedzieliśmy a propos historii, których nigdy nie znamy, które się dzieją gdzieś tam na zapleczu. Wiele osób kojarzy go jako taki symbol Wall Street, gdzie tak naprawdę facet jest przeciwieństwem absolutnym Wall Street, ale siłą rzeczy, jak mówimy inwestowanie, z reguły mówimy Warren Buffett. Zawsze czytałem, znaczy zawsze, od dobrych kilku lat czytałem jego listy do akcjonariuszy, no, gdzieś ta postać cały czas się przewijała. Takim punktem zwrotnym było na pewno przeczytanie jego biografii. To jest akurat Snowball Alice Shredder. Polecam dla cierpliwych, bo to jest. Ja nie dałem rady jej przeczytać, musiałem ją przesłuchać. Ona ta książka 40 chyba 43 godziny do ucha mi leciała, bo jest naprawdę wielka. Nie jest dostępna na rynku polskim, więc jest po angielsku. Ale, ale zmierzam do tego jak szerokie i długie i bogate w doświadczenia to było życie, żeby ten Warren Buffett dzisiaj był tym Warrenem Buffettem. I tam jest strasznie dużo mitów, które my powtarzamy, które wyglądały zupełnie inaczej, też dużo tego opisaliśmy po prostu z moim kolegą Przemkiem Gerszmanem w książce. Bo zaczęło się od tego, że dwa lata temu właśnie współautor tej książki, Przemek też, który lubi inwestować, jest inwestorem od kilkunastu lat, zna dobrze Warrena Buffetta i może być bardziej długoterminowym inwestorem ode mnie. E, przyszedł z pomysłem, może pojedziemy na walne zgromadzenie akcjonariuszy do Nebraski, do Omaha. No bo wiemy, że to jest największe walne zgromadzenie akcjonariuszy na świecie, tam przybywa nawet 40 tysięcy inwestorów i wygląda to dla polskiego inwestora totalnie abstrakcyjnie, bo w ogóle 40 tysięcy ludzi na hali sportowej ogląda prezesa spółki, który odpowiada przez 6 godzin na pytania akcjonariuszy. No, Jak ktoś był kiedykolwiek na walnym zgromadzeniu w Polsce, to wie, że rekordziści potrafią zebrać 100 osób na sali e, i to już jest taki rekord naprawdę wow, więc stąd trochę się zaczęło poznawanie tej historii dużo, dużo, bliżej. I doszliśmy do wniosku z przemkiem, że jest tak dużo mitów o Bafecie albo tak dużo takich uproszczeń, które trochę mylą początkującego inwestora, typu, że Warren Buffett kupuje zawsze tanie spółki albo właśnie nigdy nie trać pieniędzy jakieś takie wiesz, złote myśli wyciągnięte, jakby to był Paulo Coelho, inwestowania przypięte jako cytat motywacyjny i na podstawie tego się uczyć. Za każdym tym zdaniem, czy za każdą taką myślą stoją. Lata pracy i lata historii. Warren Buffett inwestował 70 lat, no i inwestuje dalej. Bo ja też mocno obserwuję i nie mogę się doczekać w maju tego spotkania, co Warren Buffett i Charlie Munger powiedzą więcej o tym kryzysie, który się teraz dzieje, bo już tego przedsmak mieliśmy, jak wiceprezes Berkshire, Charlie Munger mówił o nim. E, więc, więc chcieliśmy pokazać trochę bliżej postać Warrena Buffeta, od którego możemy się wiele nauczyć. Nie zakładałbym, że możemy być drugim Buffetem, nawet z tyłu książki napisaliśmy to zdanie, drogi czytelniku. Nie będziesz drugim Buffetem, ale możesz być bogatszy dzięki tym lekcjom wyciągniętym od Buffeta. Bo, bo porównywanie się do trzeciego najbogatszego człowieka świata i tej amerykańskiej historii, która trwa i trwa, dosłownie, od, od czasów przedwojennych jeszcze, no jest dla nas abstrakcyjna. Ja, jak mówię, że jestem ponad 10 lat na rynku, to dla wielu inwestorów to jest naprawdę długo. To jest jedna siódma tego, co zrobił już Warren Buffett na największym rynku świata, więc to są w ogóle wartości abstrakcyjne dla początkującego inwestora. Ale od Warrena możemy się bardzo wiele nauczyć, tylko musimy trochę wyrzucić te mity do śmietnika i zacząć trochę studiować, co on faktycznie robi i na przykład, co robił 30 lat temu, a co robi teraz. No bo, tak jak powiedzieliśmy na początku o kwotach, zupełnie inaczej inwestuje inwestor, który jest Studentem i ma 10 tysięcy złotych, zaczyna szaleje, a ktoś, kto już ma rodzinę, kredyt hipoteczny i 200 tysięcy na koncie. No i tolerancja ryzyka to jakie te pozycje będą, jak ten portfel może być zabezpieczony. Ja już nie mówię o tych milionach na koncie, bo to już w ogóle jest zupełnie inna filozofia. Ale taki Buffett inwestował zupełnie inaczej w latach 60., 80., a zupełnie inaczej inwestuje teraz. I to chociażby jest bardzo istotne. Każdy inwestor poniekąd ewoluuje w związku z tym, czego się uczy i tego, co ma w portfelu. No i też jakie to są kwoty, oczywiście, w portfelu, tak jak powiedzieliśmy. Więc stąd trochę tej fascynacji Buffettem, że trzeba odrzeć go z tych mitów, trzeba trochę więcej o nim porozmawiać, żeby, może, tak wyciągnąć faktycznie z tego jakieś realne lekcje, a nie powtarzać tylko puste cytaty. Bo wydaje mi się, to był zawsze problem Buffetta. Ja widzę nawet na reklamach domów maklerskich, że inwestuj jak Buffett. Okej! Okay. Człowiek, który wiesz, kapitalizację większości polskich spółek potrafi dostać w dywidendzie od Apple czy Coca-Coli, więc no, 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 no niestety no, trzeba się nad tym zgłębić i, i też trochę co jest na Twoim kanale po prostu wyciągnąć, uczyć się z tego, a nie yy, ślepo powtarzać. Dokładnie, no, zwłaszcza jeżeli ktoś marzy, żeby być tym trzecim najbogatszym człowiekiem na ziemi, to te realia ze Stanów Zjednoczonych no, nie do końca przekładają się na realia przeciętnego Kowalskiego, który ma tam gdzieś 10 tysięcy odłożone i chce ten kapitał pomnażać długoterminowo. Także no, nie możemy uczyć się od zupełnie innych, innych, e, innych historii. Zresztą jak powiedziałeś o tych pieniądzach, które ma teraz Buffett i które miałby polski inwestor, to też wszyscy zapominają o tym początku Buffetta. On obsesyjnie oszczędzał pieniądze. Jakbyśmy poznali teraz, jakby się połączył do nas na Skype młody Buffett, to byśmy pewnie nie chcieli z nim gadać, bo on obsesyjnie oszczędzał pieniądze, cały czas pracował tylko po to, żeby tam nie tylko kieszonkowe, ale te mikrobiznesy, rozłożenie gazet, stawianie automatów do gieru fryzjera. Tu w ogóle, jak to by pomyślał, że to może być legalne, w Polsce z tego się mafia zrobiła, on sobie to stawiał u fryzjerów. Więc te historia amerykańskiego małego kapitalizmu, gdzie on w wieku kilkunastu lat miał oszczędności jak zarobki dorosłego Amerykanina. To było coś nie do pomyślenia, ale on był oszczędny, tak powiedziałbym, obsesyjnie. Wiecie, jak poznamy takiego człowieka o takim mindsecie w Polsce, to pewnie byśmy powiedzieli, że coś jest z nim nie tak, ale to były początki Buffetta, więc jak mówimy o kapitale, to dobrze by było się nauczyć od Buffetta tego, że na początku to trzeba trochę pooszczędzać, żeby jak najwięcej tego kapitału po prostu zebrać. To jest piękna lekcja od Buffetta, o której wszyscy zapominają. By kluczowe w inwestowaniu, w tym przesuwaniu kapitału na giełdę jest to, że najpierw ten kapitał trzeba skądś zgromadzić, a Buffett jest świetnym biznesmenem, bo Berkshire Hathaway to nie tylko kupowane akcje, ale to kupowane całe spółki. Oni mają ponad 60 podmiotów, które nie są notowane na giełdzie, więc oni się naprawdę znają po prostu na biznesie i na robieniu z tego pieniędzy. No i mimo tego, że miliony inwestorów na całym świecie żwawo analizuje każdy ruch Buffetta, znamy jego filozofię, no to Buffett jest nadal jeden. Jeden jedyny. Taka historia no, faktycznie jest niepowtarzalna, więc... Te sny o tym, że możemy to powtórzyć, no jest co najmniej, co najmniej nierealne, żeby nie powiedzieć śmieszne. No chociaż nie zdziwiłbym się jakby za kilkadziesiąt może lat pojawili się polscy inwestorzy, którzy faktycznie przez te wszystkie lata zgromadzili duży kapitał na giełdzie i tak dalej. Byłyby takie porównania, że to polski Buffett, że tam kilkaset milionów na przykład na rynku kapitałowym. No ale tak jak powiedziałeś na początku, to jest bardzo młody rynek. My naprawdę potrzebujemy czasu. Giełda amerykańska potrzebowała 200 lat, żeby mieć dzisiaj tego Buffetta, bo przypomnijmy, że jednak rynek amerykański to nie zaczął się od Buffetta, tylko on już był dosyć dojrzałym rynkiem, jak Buffett był dzieciakiem. Więc to jest dla nas abstrakcyjne, ale z drugiej strony będziemy opowiadać kiedyś o początkach polskiej giełdy, o tych pierwszych 30 latach, to, 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 to my będziemy o tym opowiadać. Ale rozumiem, że ta filozofia Buffetta też jest obecna w Twoim inwestowaniu, czyli to podejście Inwestowania w wartość, bycie cierpliwym, patrzenie w długim horyzoncie. Czyli według Twojej definicji, jak nastawia się jako długi, długi horyzont? Co to według Ciebie jest? Niektórzy mają definicję, że powiedzmy cały cykl, czyli hossa bessa, niektórzy mówią, że aż nie przejdę na emeryturę, co dla Ciebie jest długim horyzontem? co, ja najchętniej to bym pomnażał te pieniądze cały czas na giełdzie i nie wyjmował ich z konta maklerskiego docelowo, bo tylko, że cały czas mam to założenie, że ja nie zmienię się w inwestora całodobowego, który nic innego nie będzie robił, tylko cały czas mocno mam ten podział, że będę zajmował się swoim biznesem i te nadwyżki będę wrzucał na rynek kapitałowy i oby to trwało jak najdłużej, tak jakby tutaj nie ma żadnego limitu, oby te pieniądze nie były do niczego w ten sposób potrzebne i niech sobie tak jakby to nawet nie powiem poduszka, ale po prostu ten, ten kapitał rośnie, bo, bo dla mnie pieniądze to jest taka wolność finansowa, po prostu posiadanie tych pieniędzy to, to jest taka, takie poczucie bezpieczeństwa, takie poczucie wolności, że ja nie muszę mieć jakiejś pracy, mogę ją rzucić po prostu, mogę podjąć jakąś decyzję, mogę... Ym, zmienić miejsce zamieszkania i tak dalej. No wszystko tak jakby wraca często do tematu pieniędzy, że coś byśmy chcieli zrobić, ale tych pieniędzy nie mamy, więc dla mnie gdzieś to budowanie kapitału łączy się z takim poczuciem osobistej wolności, że im ich, im ich jest więcej, tym ja się po prostu lepiej czuję. Prosta filozofia. bo Buffett też się cieszy, jak widzi dużo pieniędzy, więc trochę rozumiem te proste emocje, bo, bo one po prostu nam dają e, to poczucie wolności. E, ja cały czas twierdzę, że ja się jeszcze uczę tego długiego terminu, bo mimo wszystko Inaczej patrzę na świat. Ja mam 32 lata, więc inaczej patrzę na życie, jak, miałem, jak, jak żyję teraz, a inaczej jak byłem 10 lat temu. No i tak jakby teraz rozumiem błędy, dlaczego dla mnie długi termin, to było 5 lat, to w ogóle był strasznie długi termin. Jak ja będę żył, jak miał 25 30 lat. Nie? Ale zupełnie inaczej patrzę na to trochę bardziej dojrzały człowiek, pewnie inaczej będę na to patrzył, mając lat 40-50, więc na razie chciałbym ten termin inwestycji wydłużać. Nie skupiam się raczej na cyklu, tylko na tym, że cały czas trzeba być na rynku. Jak jest Bessa i zmieniamy trochę strategię defensywną, albo nic nie robimy z portfelem, albo w dużej mierze cofamy się do gotówki. To jest to, co ja na przykład teraz zrobiłem, że spora część portfela jest zamieniona na gotówkę i po prostu czekam z decyzją, co z tym tak naprawdę robić. Ważne, żebyśmy byli na tym rynku cały czas. Wydaje mi się, że to też jest takie doświadczenie bafetowe, jak powiedzieliśmy, że 70 lat. Ten człowiek jest na każdej hosie, bez siebie. Nie ma, że on bierze urlop, bo jest bezsa na rynku. Tak? Bo on cały czas na tym rynku jest. I to jest bardzo ważna lekcja dla każdego inwestora: że to nie jest coś do skoku. Teraz przyszło na rynek bardzo dużo nowych inwestorów, z tego co widzimy po zakładanych kontach maklerskich. No i jeśli chcemy pomnażać pieniądze na rynkach kapitałowych, to wydaje mi się, że myślenie o tym w kategorii, że my już tu zostajemy na stałe, powinno być takim głównym scenariuszem, a nie, że jest teraz marzec, kwiecień, to wpadamy i do wakacji coś zarobimy. No, to jest takie spekulacyjne podejście, które bardzo często się kończy stratami na rachunku, bo, bo to nie jest takie proste, jak sobie powiedzieliśmy. Na pewno chciałbym w długim terminie budować ten portfel w oparciu o takie spółki, które ten długi termin przeżyją. No, na rynku polskim to jest takie więcej większe pole do ryzyka, można powiedzieć, no bo jednak, jak widzimy spółki, które mają w Stanach historię po 100 lat, a widzimy w Polsce, które na przykład dziesięciolecie obchodzą, a są na giełdzie, no, no to, to oczywiście tu jest dużo większe ryzyko. Ale też staram się szukać takich spółek, które, które zostaną ze mną na długie lata. I dobrze jest po prostu nie tyle, co skakać z kwiatka na kwiatek, bo tu widzimy jakieś zyski. Ale naprawdę, jeśli poznamy dobrze jakąś spółkę, poznamy ją bliżej, zrozumiemy dokładnie ten biznes, to jest dużo prościej później podejmować decyzje związane z tą spółką. Czy one z długoterminowym budowaniem kapitału w tej spółce, czy, czy, czy będziemy czuli dobrze moment, że coś jest w tej spółce nie taki, na przykład trzeba te pozycje zredukować, tak jakby tylko dobra znajomość tej spółki jest w stanie, wydaje mi się, coś takiego zagwarantować? Ale nie przywiązujesz się na tyle, że powiedzmy, poznałeś idealnie daną spółkę, przeprowadziłeś analiz analizę fundamentalną, zakochałeś się na tyle, że już nie obchodzą Cię żadne notowania, tylko po prostu ją trzymasz i, i nie zrezygnujesz z tej pozycji do końca. Czegoś takiego nie praktykujesz, tak jak Buffett. Chyba aż tak nie jestem w stanie jeszcze potraktować rynku, nie, 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 aż tak do tego stopnia nie. No nawet teraz miałem taką sytuację, że, że wiesz, chciałem się pożegnać z większością portfela, zmienić, po prostu wejść do gotówki i to się wydarzyło już w marcu, bo, bo, bo tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, ja mam duże obawy co do tego, co się teraz dzieje na rynku i wolę przestać z boku przez jakiś czas, ale przy niektórych spółkach też się zastanowiłem, mówię, tyle lat Dobrze działa, dywidendy, co roku ten biznes się rozwija, mówię, ale z drugiej strony y, ta spółka gdzieś cały czas jest na tym celowniku, że ja po prostu do niej wrócę, ale te, te perturbacje na rynku są takie, że jeśli sypią się pieniądze z funduszy, z ETF-ów, czy po prostu ludzie panicznie pozbywają się akcji, to wolę w tym momencie sprzedać i po prostu za parę miesięcy do niej wrócić, bo jestem na takim etapie i z takim portfelem. No, Warren Buffett nie musi, że nie, tak, taka liczba pieniędzy, taka ilość pieniędzy, którą, którą mają najwięksi inwestorzy świata, Pozwala na jednak trochę inny poziom decyzyjności niż po prostu my, inwestorzy indywidualni. Ale z drugiej strony, inwestor indywidualny może łatwo wyjść z takiej sytuacji. No bo ludzie się pytają, dlaczego Warren Buffett w wielu akcji nie sprzedaje. On nawet nie miałby jakich sprzedać. To są pozycje tak duże i Berkshire Hathaway jest tak dużą spółką, że tak naprawdę jak oni wrzucą jakieś zlecenie na rynek, to ono może przy niektórych spółkach naprawdę spowodować yy, duże zamieszanie na, na amerykańskim rynku, jak gigantycznym, prawda? Więc to jest taka przewaga inwestora indywidualnego, której czasami nie doceniamy, że duzi inwestorzy siedzą na akcjach, bo nie mają jak wyjść. Czasami to jest taka sytuacja po prostu i, i trzeba brać to pod uwagę. W takim razie, w jaki sposób analizujesz spółki? Trochę od Twojego warsztatu. W jaki sposób podejmujesz ten proces decyzyjny? Analizujesz wskaźniki czy też raporty, jeździsz na, na zgromadzenia, e, czy, czy w jaki sposób? Ja to sobie uprościłem do filozofii dwóch pytań. Oczywiście proces analityczny jest z reguły dłuższy i wymaga i właśnie, tak jak powiedziałeś, czytania raportów, być może w ogóle poznania zarządu, jeśli jest okazja pójść na jakąś konferencję, spotkać się, to oczywiście, że dobrze jest poznać po prostu, jacy to są ludzie, sprawdzić historię e, ludzi, którzy tą spółką zarządzają, czy może są współwłaścicielami, bo to też jest duża różnica, czy ktoś tylko jest prezesem, czy ktoś jest prezesem-współwłaścicielem. E, więc to oczywiście ten background jest dosyć duży, ale filozofia dwóch pytań jest taka. Pierwsze, czy ja chcę mieć tę spółkę w portfelu jako taki biznes, yy, którym się koncepcyjnie w długim terminie podoba, czyli że to jest spółka, która przez wiele lat będzie się rozwijać, i tak że to, to jest spółka, która chcę mieć w portfelu, i na to składa się ileś czynników, typu, czy jej branża, czy jej sektor będzie się rozwijać, yy, jakie ona ma perspektywy na przyszłość, czy jest stabilna, i tak Więc tu badam jakość spółki. Czy to jest ta spółka, którą ja chcę? Tak jakbym tutaj postawił coś na półce, to jest ta spółka, którą ja chcę mieć tutaj w pokoju postawioną, że jestem jej akcjonariuszem. A druga sprawa to jest jej wycena. Czyli po jakiej cenie ja chcę wchodzić, albo po jakiej cenie ja nie chcę wchodzić, bo to jest czasami problem na przykład tego amerykańskiego rynku, który przez wiele ostatnich lat był w takiej hosie, że tak naprawdę zawsze wchodziło się na jakieś górce i zaczął się zastanawiał, jak dużo jeszcze to może puchnąć. Eee, więc to, to jest czasami ten problem wyceny. I to są tak naprawdę dwa pytania, do których sprowadza się jakaś filozofia, um, czyli jakość spółki po pierwsze i tutaj oczywiście, tak jak powiedziałeś, raporty finansowe to, to jest podstawa, tak jakby żeby dobrze poznać model biznesowy spółki, bo wydaje mi się, że to jest coś, co czasami pomijamy. Jeszcze nie do końca rozumiemy jak spółka działa, ale skupiamy się oczywiście na wszystkich wskaźnikach, wrzucamy sobie w narzędzie jakie jest C do Z, patrzymy sobie jakie są wartości, podręcznikowo jest ładnie, ale nie do końca rozumiemy specyfikę spółki. Więc wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to jest doskonale zrozumieć, co Twoja spółka, którą masz na celowniku robi, w jaki sposób zarabia, kiedy zarabia, kiedy traci, jakie są czynniki ryzyka i jak poznajemy tę spółkę y, lepiej, to dopiero jesteśmy w stanie oceniać jej jakość. A dopiero później zastanawiamy się, jak ona jest wyceniana na rynku i dochodzimy do tego wniosku, czy ona, tutaj oczywiście typu wskaźniki typu C do Z czy C do WK są fajne, ale przykład z ostatniego czasu. Ym, Branża energetyczna, jakbyśmy zobaczyli na wskaźniki, nic tylko kupować. Tylko że to już trwa chyba z dobre 3 lata. Jak popatrzymy na te wskaźniki, jak ona jest tania, żaden problem, jakby pakujemy ją do portfela, ale jak popatrzymy na jakość, problemy, ryzyka, to nagle się okazuje, że nie przechodzimy do drugiego pytania, bo w ogóle nie do końca chcemy tak, takiej filozofii nie wyznajemy, nie chcemy takich spółek, nie chcemy takiego ryzyka politycznego. Więc czasem ograniczenie się tylko i wyłącznie do jakichś takich prostych wskazówek, czy tam pięć szybkich zasad inwestowania, co często media uwielbiają, no bywa po prostu niebezpieczne. To jest to samo w drugą stronę, bo widzimy spółki z branży gamingowej, no i tam na przykład klasyczny wskaźnik C do Z opisywany, wymyślony kilkadziesiąt lat temu, kiedy jeszcze nie było spółek gamingowych, on jest, on jest abstrakcyjny, on kompletnie nie działa. No jakby nie jest to nam w ogóle potrzebne, jakaś spółka ma C do Z 100, kiedy ona przez 4 lata robi jakiś projekt, w który inwestuje pieniądze, który się zwraca w piątym roku. Specyfika tych spółek jest tak różna, że musimy je troszeczkę inaczej po prostu oceniać, się dobrze zastanowić, jak ta branża tak naprawdę wygląda. Więc jakbym miał całą filozofię uprościć, to punkt pierwszy, czy chcę mieć tę spółkę w portfelu, czy spełnia jakościowe wszystkie tak jakby, pytania, benchmarki, czy jest tutaj tip top. A drugie pytanie to jest oczywiście po jakiej cenie, i tu zaczyna się czasami zabawa, że to jest fajna spółka, ale muszę poczekać. I czekamy, aż coś się faktycznie na tej spółce przytrafi. Dla mnie fajny przykład to był chociażby z ostatnich lat Budimex, spółka, którą generalnie no, no lubię i wydaje mi się, że jest takim ciekawym przykładem do patrzenia teraz, czy przejdzie w miarę nieźle próbę tę kryzysową, w szczególności jeśli byłyby programy infrastrukturalne, no i musiałem się sporo naczekać, żeby ona miała jakieś problemy, żeby faktycznie o taniej kupić, no i to jest do dzisiaj spółka, która jest gdzieś tam na zielono w wyniku w portfelu, bo po prostu była kupiona w dobrym momencie, więc to jest znowu ten element czasami cierpliwości, który się przydaje. Często powtarzasz, że na początku swojej drogi zafascynowałeś się analizą techniczną, bo jest po prostu łatwiejsza. Natomiast teraz głównie opierasz się na analizie fundamentalnej. Natomiast dla osób początkujących analiza fundamentalna no faktycznie jest trudna. I też pytanie, czy przeciętny Kowalski jest w stanie dostrzec jakąś okazję rynkową? No bo z jednej strony mamy... Profesjonalne fundusze, mamy całą gamę ekspertów, którzy specjalizują się tylko i wyłącznie w czytaniu tych raportów, wychwytywaniu tych problemów, itd, dalej. Czy przeciętny Kowalski z poziomu swojego komputera jest w stanie czytając takie raporty, analizując wskaźniki, znaleźć jakąś perełkę właśnie inwestycyjną na rynku? Czy to już jest wszystko zdyskontowane i nie ma szans? Wiesz co, wydaje mi się, że często przeceniamy możliwości profesjonalistów, bo jest na przykład teraz: mamy doskonale zobrazowany paraliż decyzyjny. Gdzie mamy tak dużo analiz, tak dużo raportów i tak dużo tej wiedzy, że podjęcie decyzji jest skrajnie trudne. I masa profesjonalistów ma z tym problem. I ja też, jak rozmawiam z kolegami, którzy są analitykami, giełdowymi maklerami czy ekonomistami. No, to tam też jest solidna burza mózgu. Głównie ekonomiści wielkiego banku, którzy naprawdę nie mają bladego pojęcia, czy tu można powiedzieć na głos, że wyjdziemy z tej recesji. Tak, a tak. Więc ten paraliż decyzyjny wśród ekspertów jest naprawdę duży. Ja w ogóle jestem zdania, że jeśli bardziej interesujemy się, jakby to powiedzieć, takim taka Proza tego biznesu, tak jakby, żeby zrozumieć dobrze, jak to funkcjonuje w gospodarce, w życiu, to czasami te raporty wcale nie do końca są potrzebne, żeby wyczuć jakąś sytuację. No, oczywiście, najlepszym przykładem w Polsce to są po prostu gracze, którzy. Dostrzegli spółki gamingowe, zanim inwestorzy się nimi zainteresowali, bo znali produkt, znali marki, znali ten świat od środka, więc gdzieś po prostu zaczęli dużo wcześniej. Ja, ja, ja znam ludzi, którzy od trzech złotych znają CD projekt, bo po prostu grali w Wiedźminę, czytali książki Sapkowskiego. I tak, jakby dla nich ten giełdowy boom przyszedł dopiero z Nienacka i, i dopiero na tym się uczyli tak naprawdę, czym jest giełda. Yy, nie zdziwiłbym się, gdyby to była branża budowlana, gdzie znamy dobrze rynek nieruchomości, deweloperów, czy po prostu budowlankę. Jesteśmy w stanie od wewnątrz, od środka yy, powiedzieć, jakie są szanse, jakie są problemy. Więc to, co powiedziałeś, że taki Kowalski ma szansę wyczuć jakąś dobrą okazję. Wydaje mi się, że ma, jeśli to jest coś, na czym on się zabójczo dobrze zna. Yy, przykład z Twojego drugiego kanału i z Twojej działalności, który gdzieś od razu chodzi mi po głowie, bo, bo mocno męczy mnie spółka Benefit w ostatnim czasie, bo zastanawiam się bardzo, dlaczego ona nie spada. To jest moje pytanie z ostatnich tygodni, ale jak zna się rynek yy, sportowy, fitnessowy, rynek siłowni, to dobrze się rozumie te branże? No to tak by dobrze jest wyczuć, te, czy to jest okazja, czy to nie jest okazja, czy może ta spółka ma gigantyczne problemy i znając dobrze ten biznes, widzisz czerwone światło, którego na przykład analitycy nie dostrzegają i tam jest rekomendacja, kupuj. A, a od wewnątrz widzisz, że to jest coś nie tak, więc wydaje mi się, że pod tym kątem i warto jest się tym zainteresować, bo bardzo często mamy bardzo cenną wiedzę, o której nie mamy bladego pojęcia. Ja, ja czasami robię takie, yy, takie ciekawe rzeczy, typu idę do jakiegoś sklepu porozmawiać ze sprzedawcami i kompletnie udaję głupa i idę do sklepu oczywiście spółki, która jest w moim portfelu. To jest z to jest książki Fischera yy, zwykłe akcje, niezwykłe zyski, metoda, czyli żeby pozyskać jak najwięcej informacji od samej spółki. I znowu wracamy do tego, że w Polsce możemy to zrobić, więc jak chcemy dobrze poznać CCC od środka, to dobrze jest czasem przejście do sklepu z butami. No, jak chociażby kupuję wino, to celowo idę do Ambry porozmawiać z tymi sprzedawcami, jak to wygląda, a co się teraz sprzedaje, a dlaczego nie. Więc to jest ta wiedza, której nie przeczytamy nigdy w raporcie i wydaje mi się, że bardzo jej nie doceniamy. Ale jeśli inwestujemy na rynku polskim, możemy spokojnie z tej wiedzy korzystać. Okej, okay, Czyli nie, nie tylko wskaźniki, nie tylko analiza techniczna, analiza fundamentalna, ale nawet, nie wiem, spytanie żony, czy lubi ten produkt i dlaczego go lubi, też może zapoczątkować proces decyzyjny. Jak najbardziej. Ja w portfelu 10K miałem taki przykład. Eleven Beat Studios, jednej z moich absolutnie ulubionych spółek, która dzisiaj jest chyba największą pozycją w ogóle w moim portfelu. Zagrałem w grę. Po prostu później zapytałem jeszcze kilku osób, które znają się na grach, bo ja jestem takim niedzielnym graczem, powiedzmy i amatorem, który bardziej decyduje portfelem niż tak jakby jest w stanie rozpoznać jakość gry. No ja a propos Frostpanka, tam gdzie były nagrywane te transakcje na bieżąco, że z reguły w branży gier realizuje się scenariusz kupuj plotki, sprzedawaj fakty, czyli mamy w okolicach premiery gry silną przecenę. Gdybyśmy popatrzyli na statystykę, no to częściej występuje to zjawisko niż silne wzrosty na premierze. Po prostu. Chciałem to pokazać. Po czym poszedłem, kupiłem grę przedpremierowo, w dniu premiery pobiegłem do sklepu, pograłem w dwie godziny i zrozumiałem jak wielki błąd popełniłem, że pozbyłem się tych akcji. I jakby to też całość była nagrana w zasadzie, że czasem warto skupić się po prostu na produkcie, bo o nim też zapominamy. Jak wielcy wyznawcy zawsze Apple mówią w ten sposób, że po prostu no, 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 najpierw przesiąść się na ten komputer, na ten e, telefon i tak dalej, i później porozmawiamy o jakości produktu, kiedy widzimy, że cały świat to kupuje. Ja też miałem duży szok jak w Stanach Zjednoczonych, e, gdzie właściwie nie poszedłem, to każdy miał nagle smartwatcha i wszyscy, cały najnowszy sprzęt Apple. A. Który wie, no, no mimo wszystko, jak widzisz każdą prawie osobę na ulicy z nowymi słuchaweczkami, ze smartwatchem, jakby ubraną od stóp do głów tę markę, no zaczynasz dostrzegać, jak silny to jest brand w Stanach Zjednoczonych, czego żaden raport ci do końca nie powie. Więc ten świat realny, on nie jest tak odległy od giełdy, jak się wielu wydaje. No chociaż kapit kapitalizacja Apple'a jest większa niż całej giełdy polskiej, nie? Także no, tutaj, jakąś tam wskazówkę mamy, że jest bardzo popularny. Okej, okay, w takim razie trochę już poruszyłeś ten temat, ale no musimy zahaczyć o teraźniejszość, o bieżące tematy. E, przynajmniej masz też grupę na Facebooku, też możemy do niej zaprosić. Możesz coś o niej opowiedzieć? Jak najbardziej grupa śladami Warrena Buffetta, yy, nauka inwestowania. Grupa, która powstała po to, żeby relacjonować nasz wyjazd na walne zgromadzenie Warrena Buffetta, czy Berkshire Hathaway. Yy, nie myśleliśmy, że będzie nas tak dużo w tej grupie, bo jest tam prawie 12 tysięcy ludzi już. Ale staramy się tam jak najbardziej uczyć, odpowiadać na pytania, pomagać i tworzyć takie merytoryczne miejsce, gdzie sobie trochę pomagamy na rynku kapitałowym i troszeczkę to ewoluowało. Pokazywaliśmy na początku, jak wygląda Walne Zgromadzenie, teraz tak naprawdę rozmawiamy o wielu, wielu innych rzeczach, ale co ważne, skupiamy się na rynku kapitałowym. Więc z pytaniami foreksowymi, czy eurodolar urośnie i tak dalej, no to tam raczej odpowiedzi na absolutnie żadnych nie znajdziemy. Właśnie zahaczyłem o tą grupę, bo też jestem tam em, aktywnym członkiem i z tego co zauważyłem, bo to też jest taki trochę barometr nastawienia rynkowego, bardzo dużo ludzi, mimo fatalnych wskaźników, fatalnych danych, mimo kryzysu, chce inwestować już teraz, chce już teraz rzucać swoje pieniądze, bo boją się, że przegapią okazję. I co, co uważasz na ten temat? Dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie nagle sięgnęli gdzieś tam po te swoje oszczędności i chcą je koniecznie upchnąć na rynku? Na początku zastanawiałem się, czy to jest zjawisko polskie, czy to jest zjawisko międzynarodowe. Bo to takie pierwsze pytanie, no bo ten rynek polski przez tyle lat nie był atrakcyjny dla Kowalskiego, no bo rynek, rynek staje się atrakcyjny, kiedy w telewizji mówią, że jest Hossa. Sąsiad mówi, że trzeba inwestować i tak dalej. Widzieliśmy to na żywo w, na Bitcoinie w ostatnich latach i widzimy to, wydaje mi się, na żywo w kontekście nieruchomości na wynajem. Jak już taksówkarz Ci mówi, że też kawalerkę na wynajem ma, to znaczy że ten rynek jest ostro yy, przegrzany. O giełdzie ja w taksówce nie słyszałem od bardzo dawna, chyba, że kradną na giełdzie albo to kasyno, to najpopularniejsza opinia ostatnich lat, yy, więc giełda nie była atrakcyjna przez wiele lat. Teraz nagle jest okazja, bo jest dużo taniej. Zastanawiałem się, czy tak działa to na całym świecie i z kilku krajów docierają zjawiska, że jest dokładnie tak samo. Duzi brokerzy pokazują to, że jest na przykład yy, broker de giro w ogóle nie przyjmuje nowych yy, klientów. Jest zatkany wnioskami. Proces założenia konta makrelskiego w wielu krajach się drastycznie wydłużył. Robinhood ma ogromne napływy, gigantyczna aplikacja, też amerykańska, w Wielkiej Brytanii to mocno widać. Więc wydaje się, że coś jest na rzeczy, że to może być trochę globalne. Tak jak powiedziałeś, lęk przed tym, że przegapimy okazję do szybkiego zarobienia. Im mniej wiemy, tym bardziej to jest oczywista teza, bo jak spojrzymy na wykresy z ostatnich 10 lat. No to faktycznie w 2018 boom, piękna korekta spadkowa bez jakichś wielkich fundamentalnych przyczyn, bo tam wszyscy się bali o wojnę handlową z Chinami, ale tam się nie wydarzyła żadna katastrofa w gospodarce w 2018, ale bardzo silna korekta i za moment przepiękne odbicie nowe szczyty. Więc jak patrzymy znowu na historię i nie zagłębiamy się skąd się to wzięło, no to każda poprzednia okazja w ostatnich 10, 12 latach wyglądała tak samo. Spada, trzeba kupić, zaraz urośnie. Więc. Jeśli tak płytko na to patrzymy, to to się wszystko zgadza. Mocno spadło, więc lepiej kupić taniej niż drożej. Jeśli patrzymy na to szeroko, makroekonomicznie, fundamentalnie, im większą mamy wiedzę, tym bardziej możemy być przerażeni. Ja, ja wychodzę po prostu z założenia, że świat to nie tylko giełda, więc patrzę na to, że ja muszę mieć mój biznes, który działa. I tak jakby obawy są głównie o gospodarkę, a giełda jest tylko odbiciem tego, co się dzieje w gospodarce. Więc ja mam dużo większe obawy, mimo wszystko, o gospodarki, niż o giełdy. Wstanę, no bo to jakby mi się nie spieszy. Jak 10 lat temu mi się bardzo spieszyło, że te zyski uciekają, tak teraz, jak poczekam jeszcze 2-3-4 miesiące, i na przykład na koniec roku kupię jeszcze taniej, to będzie fantastycznie. W ogóle mi nie przeszkadza, że przez pół roku te okazje będą uciekać. Ale ważne, żeby biznes, żeby praca, żeby to wszystko fundamentalnie działało. Ja jak patrzę na wnioski o bezrobocie w Stanach, no to, to, to są dane przerażające. Jak spojrzymy po prostu wstecz, jak mamy 20 milionów bezrobotnych w zasadzie w miesiąc i nie widzimy światełka w tunelu, też nie znamy się za bardzo na epidemiach. Ja tyle co się nauczyłem o chorobach, wirusach przez ostatni miesiąc, to przez całe życie nie czytałem. Więc dla nas to jest wszystkich te samo wyzwanie, że tak jakby już w którymś wywiadzie, to chyba mówiłem, że. Do tego stołu, gdzie zawsze są finansiści, ekonomiści, maklerzy, i tak dalej, dosiadł się człowiek od epidemii, epidemiolog. I to jest prawdziwa abstrakcja, że my musimy teraz jego słuchać, bo bez niego to już nic nie ruszy. Więc mamy specyficzną sytuację. Ja się trochę boję o tych początkujących, bo, no bo mój scenariusz bazowy zakłada, że jeszcze raczej będzie troszkę gorzej. Nie, trudno rzucać tutaj prognozę, czy wybijemy nowe dołki, bo znowu w Polsce. Ten spadek był tak duży, że cofnęliśmy się do 2009 roku. Więc ja najbardziej niepokoję się, że tych spadków, że nadal te rynki tak szybko odbijają, w tym kształcie V, w Stanach, w Niemczech, na tych dojrzałych rynkach. Mnie dużo bardziej to niepokoi, bo w Polsce już spadliśmy tak nisko. No to dosyć, no coś musi odbić, tak jakby jest tak tanio w Polsce, że jakbyśmy weszli jeszcze o kilkaset punktów wyżej na Wigu to się nic nie stanie. Nadal jest kosmicznie tanio w Polsce, tak jak było tanio rok temu, tak teraz jest absurdalnie tanio. Więc teraz jest pytanie oczywiście o to, jak ta gospodarka odbije, jak przetrwa, ale mnie bardzo niepokoi to, jak to wygląda na zachodzie, gdzie gospodarki np. Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii będą bardzo poturbowane. A mimo wszystko na indeksach giełdowych tego mocno nie widać. Więc ja cały czas mam z tyłu głowy, że, że może być jeszcze gorzej na tych zachodnich rynkach, a my po prostu jesteśmy gdzieś wypadkową tych wszystkich rynków, tak jak powiedziałeś, nie wiem, 0, ile dzisiaj polska giełda stanowi kapitalizacji wszystkich rynków. No ale jak y, niemiecki Dax spada, to naprawdę rzadko kiedy wIG 20 rośnie. Więc trzeba się po prostu tego, tego trzymać. Y, widać, że tych inwestorów na świecie przybyło, y, dostęp do tych rynków jest dużo łatwiejszy. Gdybyśmy chcieli to zrobić 10 lat temu, to byśmy musieli biec do biura maklerskiego, teraz klikamy w aplikację i mamy ETF na S&P 500, więc to też może troszeczkę spowodować ta rewolucja, ale, ale to by też spełniało wszystkie takie założenia, że ktoś musi te akcje kupować, żeby ten duży mógł po kolei wychodzić z tych akcji. To też trochę spełnia ten scenariusz bazowy po prostu dystrybucji, no... Tak mniej więcej na razie to wygląda, ale no niestety z, z, zrewidujemy te prognozy tak naprawdę za kilka miesięcy dopiero. Jeśli powiedziałeś głównie chęć szybkiego zysku, e, natomiast też według Daniela Kachnemana bardziej boli nas strata, więc może też ta, ta, ten wszechobecny lęk przed inflacją, przed utratą wartości pieniądza też może ludzi pcha na to, żeby, żeby inwestować w akcje. Czy według Ciebie e, rynek akcji jest dobrym zabezpieczeniem przed inflacją, która rzekomo nam grozi niedługo? To jest to tyle trudne, że znowu czy patrzymy na inflację ogólnoświatową, to co może się dziać ze względu na pompowanie pieniędzy na rynki finansowe, czy patrzymy na Polskę, bo mm, faktycznie u nas ta inflacja sprowadza do parteru nasze depozyty, obligacje, no nie wygląda to dobrze dla do oszczędzającego, ale biorąc pod uwagę recesję, w krótkim terminie ta inflacja powinna spadać. Obawy są w dłuższym. No bo generalnie mało kupujemy, więc trudno, żebyśmy przeskoczyli e, tymi operacjami finansowymi przez klasyczną konsumpcję, więc raczej w najbliższych miesiącach, kwartałach powinniśmy w Polsce inflację mieć coraz mniejszą. Ale w długim terminie e, wydaje mi się, że ten lęk, ta strat, ten lęk przed stratą może mocno napędzać rynek złota, mimo wszystko. Widzimy to już, nawet nie, nie chodzi tylko o rynki finansowe, gdzie dzisiaj jest złoto, ale chodzi o to, że ciężko jest kupić sztabkę złota czy złote monety, że naprawdę ludzie, którzy mają kapitał, mocno sobie to wzięli do serca i, i tak by to oni w dużej mierze generują ten popyt. Ze złotem pamiętajmy, że jeszcze jest popyt ten przemysłowy, żebyśmy im nie gubili, że to nie jest takie spekulacyjne tylko aktywo, ale naprawdę robi się z niego biżuterię i wiele, wiele innych rzeczy, więc to z kolei może trochę hamować. Ale jak gdzieś z tyłu głowy mam, że złoto wyszło z wieloletniej konsolidacji, co już jest takim czynnikiem byczym, że wiele osób to zauważyło. No wreszcie skończyła się długa konsolidacja, następny ruch może być większy. To jest jeden czynnik. Drugi, tak jak powiedziałeś, lęk przed inflacją, czy lęk przed tym, co w ogóle teraz robi FED, bo, bo skala tych operacji na rynku finansowym jest naprawdę niebywała. I jak popatrzyłem 2008 i kolejne lata, no, no to to można powiedzieć, że pod kątem. Tego co Fed robi to jakby się szykował na drugą wojnę światową, trochę można chyba to porównać. I to znowu to są niezbadane tereny, więc ja bym raczej powiedział, że takim ciekawym może być złoto do portfela, tylko znowu nie na zasadzie inwestujemy tylko w złoto i tak dalej, ale jako takie zabezpieczenie portfela. Rynek akcji to tym operacjom sprzyjał w ostatnich latach, ale, ale to też by było takie duże uproszczenie, że rynek akcji załatwia sprawę inflacji zawsze można się posiłkować oczywiście obligacjami, które indeksują inflację, tam jest pułapka pierwszego roku, bo w pierwszym roku jest inne oprocentowanie niż w kolejnych, no ale to jest dla tych, którzy chcą tylko bronić się przed inflacją i trochę zmniejszyć jego, jej efekt. W kontekście zarabiania mam nadzieję, że to gdzieś tam się przełoży na rynki kapitałowe, tylko ja cały czas z tyłu głowy mam, że musimy patrzeć na realną gospodarkę. Mimo wszystko teraz wydaje mi ja trochę tego nie rozumiem, że większość osób boi się inflacji niż tego, co będzie z gospodarką. To, to jest takie moje przeczucie, że wie, ale to jest w kontekście rynków finansowych, bo wielu inwestorów właśnie mówi o Fedzie. Są te straszne prognozy, że ta będzie hiperinflacja, że wszyscy musimy mieć sztabkę złota i pistolet zakopany w ogródku. No ale do tego trochę zmierzamy komunikacyjnie, media to nakręcają. Ale naprawdę wydaje mi się, że w kategorii najbliższych kilku kwartałów. Kluczowe jest to, żeby ta gospodarka przetrwała. Jedna, druga, trzecia. Nie wiemy, jak wychodzić z tego lockdownu, z tego zamrożenia. Nie wiemy, jakie będą efekty. Dane z Chin są fatalne, jeśli chodzi o wychodzenie dla niektórych branż. Znowu wrócę do siłowni Chin. W Chinach są otwarte, tylko nikt nie chce do nich chodzić. Więc to naprawdę nie rozwiązuje gospodarczego problemu w wielu sytuacji. Ale tak jak powiedziałem, bardziej się boimy o inflację niż o gospodarkę, co dla mnie, mimo wszystko, jest w krótkim terminie dosyć zadziwiające. Znaczy, no ludzie myślę, że bardziej patrzą w skali mikro i bardziej interesują się swoimi oszczędnościami, co się z nimi stanie, niż co się stanie z czymś takim nierealnym, jak cała gospodarka. To jest dużo ciężej zrozumieć. A jeszcze ciężej zrozumieć, jak ta gospodarka przekłada się na życie przeciętego Kowalskiego. No powiedzmy, przecięte Kowalski usłyszy prognozę, że PKB spadnie o 4 punkty procentowe, ale on nie do końca rozumie, jak to się przełoży na jego życie. Więc może tutaj, w tym kierunku trzeba uświadamiać też ludzi. To jest bardzo ważna uwaga, bo... Wczoraj widziałem, uznając go zresztą na, na gdzieś na Facebooku, widziałem takie zamieszanie a propos dwóch artykułów. Yy, Niemcy wchodzą w najgorszą recesję i yy, analitycy zachwyceni perspektywami odbicia. Wiesz, dwa, kilka godzin po sobie, jakoś dwa skrajne artykuły, że będzie źle i będzie dobrze. I jak się zagłębiłem w to, co tam jest w środku, to oczywiście chodzi o różne wskaźniki makroekonomiczne. I znowu, jeden indeks mówi, że Niemcy będą mieć zaraz recesję, a drugi wskaźnik mówi, że ekonomiści są zdania, że za kilka miesięcy będzie lepiej. I mamy taki kompletny miks, że jak ktoś nie wie na czym polegają te indeksy, to one są naprawdę absurdalne i moglibyśmy w ogóle na nie nie patrzeć i ważniejsza jest realna gospodarka, to trochę co powiedzieliśmy o chodzeniu po sklepach, rozmawianiu z ludźmi, wbrew pozorom to daje czasami dużo większy pogląd na to, co się dzieje i jak wygląda dany rynek. Na przykład jak myślimy o nieruchomościach, pozwólmy do znajomych pośredników nieruchomości, jak wygląda ten rynek teraz i jak mniej więcej, czego oni się spodziewają od środka. Więc wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, jak każdy patrzy na swój portfel, swoją pracę, to to im często może więcej po prostu powiedzieć o gospodarce niż te indeksy. W szczególności, że wskaźniki i różne indeksy, tu mówię o indeksie typu ZEW niemieckim, one są dosyć mylące w takich skrajnych czasach. Bo ten przykład jest taki absurdalny, że indeks ZEW polega na tym nie w Niemczech, że badane są nastroje analityków, co oni myślą, że będzie za kilka miesięcy. No i oczywiście wszyscy się spodziewają, że ten indeks będzie coraz niższy, no ale doszliśmy już do takiego dnia, że analitycy stwierdzili w tej ankiecie, że za pół roku będzie lepiej niż jest teraz. No, i wyszło, że analitycy myślą pozytywnie o przyszłych miesiącach, więc no mamy jakiś taki absurd, który pięknie się nadaje na clickbait w mediach, ale on nam naprawdę niewiele mówi o gospodarce niemieckiej. Dla mnie, dużo większym w tym momencie, najważniejszą informacją z rynku niemieckiego z wczoraj jest to, że będzie odwołany Oktoberfest. To jest siła PKB całej Bawarii, najważniejsze wydarzenie to jest coś, co ym, napędza cały lokalny biznes na cały rok. I to jest dla mnie dużo ważniejsza informacja niż to, co myśli 500 analityków, którzy wypełnili ankietę w tym momencie. No to może właśnie mm, powiedz Tomku, jakie przełożenie gospodarka ma na rynek akcji, bo może istnieje takie przekonanie, że rynek akcji jest totalnie oderwany już od gospodarki, chociażby właśnie przez działania Fedu, chociażby przez to, że jest naprawdę źle na świecie, a ten rynek akcji mimo wszystko idzie w górę. Więc może to jest tak, że te czasy są tak zafiksowane, że totalnie rynek akcji nie ma już nic wspólnego z gospodarką, tak na, na poziomie myślenia takiego przeciętnego Kowalskiego. Jak Ty byś się do tego ustosunkował? Czy faktycznie tak może być, czy idziemy w takim kierunku? Zawsze, zawsze funkcjonowało to powiedzenie, że giełda wyprzedza gospodarkę. Więc najpierw są spadki, później dopiero my czujemy w gospodarce, że faktycznie jest spowolnienie czy recesja. Na pewno te rynki się zmieniają. To, że dzisiaj mamy algorytmy, które doszły do człowieka, czyli połowa transakcji na Wall Street jest robiona automatycznie, to jest coś, czego przez dziesięciolecia nie widziano na rynku. To jakie jest zaangażowanie banków centralnych, to jest coś znowu, czego nie znajdziemy w podręcznikach. Jak Benjamin Graham pisał inteligentnego inwestora, no to nie zastanawiał się, ile akcji na przykład posiada centralny bank Szwajcarii czy Japonii. No to, jest, to jest coś absolutnie nowego i z tym trochę musimy się nauczyć żyć, ale niestety nie ma na to jakoś sensownej odpowiedzi, gdzie szukać tej wiedzy, jak mogą się rynki zachować. Na pewno są takie elementy, które sztucznie pompują nam rynek. Typu, to jakie spółki mają jaki udział w indeksach, jest trochę mylące. Na przykład w Polsce często patrzymy na WIG 20, no i znowu, tak jak powiedzieliśmy, taki, taki kowalski patrzy na ten indeks WIG 20, że on mocno spadł, czy on mocno urósł, i jak to próbuje przełożyć do gospodarki polskiej to to jest kompletnie bez sensu. Bo trzeba spojrzeć, że WIG 20, jak sama nazwa wskazuje, ma zaledwie 20 spółek. To jest naprawdę mało. Połowa jest skarbu państwa, strasznie dużo to jest sektor bankowo-finansowy, a od teraz największy udział ma CD projekt, czyli jedna spółka, która jest tak globalna. Więc y, czasami takie uproszczenia powodują to, że wiele osób zniechęca się do giełdy. No zupełnie inaczej wygląda SP500, gdzie jak nas wskazuje, jest 500 największych spółek i y, inaczej wygląda też układ sektorowy. Gdzie w Polsce wielu sektorów po prostu nie ma, więc giełda w ogóle nie odzorowuje gospodarki albo odzorowuje ją w małym kawałeczku. Fajny przykład producentów mebli. Bardzo ważny sektor w ogóle w Polsce, jeden z najważniejszych i tak naprawdę setki tysięcy ludzi pracujące, miliardy złotych przepływające miesiąc w miesiąc. No, i z reprezentantami skromnymi na giełdzie, więc gdybyśmy Kowalskiemu powiedzieli, że sektor meblowy jest arcyważny w kraju, to pewnie by się zastanowił, gdzie to jest na giełdzie, jak to się do tego ma. No, ale tak naprawdę to są te czynniki, o których nie wiemy. Trudne to jest pytanie. Kurczę, sam się na tym zastanawiam, bo patrzę na to, co się teraz dzieje na indeksach, i mimo wszystko, no, no za mojego krótkiego dosyć życia inwestycyjnego, takiej euforii w sytuacji, takich problemów nie było. Ja staram się zaciskać zęby i mimo wszystko stać z boku, bo wydaje mi się, że nie da się przeskoczyć problemów realnej gospodarki aż tak prosto, że te akcje po prostu będą rosły. Bo jest coś, na co ja teraz zwracam uwagę, w szczególności, że mamy już drugą połowę kwietnia, wyniki spółek. My dopiero teraz widzimy wyniki spółek za pierwszy kwartał, i to też widzimy dopiero spółek amerykańskich, które wcześniej raportują. I w tych wynikach będziemy widzieć skalę problemu w dwóch tygodniach marca. Przecież to jest tyle, co nic. A już minął kwiecień, więc tak jakby tam zobaczymy pierwsze efekty tego, jak duże straty będą ponosić spółki przy zamrożeniu gospodarki i jak duże są to faktycznie fundamentalnie problemy. Bo teraz wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej rządzą emocje niż dane. Jak nie mamy danych ze spółek, no w Polsce nie mamy dalej danych o bezrobociu, w Stanach jest ten haczyk, że co tydzień są raporty. My dopiero poznamy stopę bezrobocia za marzec. Lada moment będziemy się zastanawiać, ile ono wyniesie w kwietniu, więc to opóźnienie danych powoduje y, duży problem jakiejkolwiek analizy. Bo my tak naprawdę teraz wydaje mi się, że to jest taki klucz naszej rozmowy. Dużo, dużo inwestują emocje, a nie konkretne dane, które można analizować. No tutaj nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Czy to faktycznie y, było kiedyś tak, że no bo obecnie powiedzmy mamy jakiś raport ze Stanów Zjednoczonych a propos tego bezrobocia, o którym wspominałeś i to tak naprawdę w bardzo marginalnym stopniu wpływa na rynek, na, na notowania. Natomiast z drugiej strony Zwykły, nie wiem, post Trumpa na, twi na, na Twitterze, on może wywołać totalną burzę, totalne zawirowanie. Czy kiedyś też tak było, czy, czy faktycznie te dane miały jakiś większy, większy wpływ na rynki? Znaczy w czasach powiedziałbym normalnych, bo trudno, zamrożenie gospodarki to jest jakiś absolutnie najbardziej anormalny okres, jaki ja znam. Takie dane mogą zawsze wpłynąć na wahania dzienne. Day traderzy z tego w ogóle żyją, bo czekają tylko na dane na rynku pracy, zakładają takie pozycje yy, spekulacyjne na ile ten rynek będzie euforia, bo są lepsze dane od prognoz na ile, nie? Cały ten rynek opiera się w dużej mierze też na tym, że najpierw są prognozy danych i jesteśmy tym pozytywnie zaskoczeni no Albo negatywnie zaskoczeni, i w ten sposób day traderzy mają też swój sposób na życie. Czyli żyją z tej zmienności w sumie? Tak, w dużej mierze tak, więc tak jakby zawsze, no mówię też jako były dziennikarz, że to, to był taki jakiś raport do omówienia, że to jest bardzo ważne dla inwestorów. W tym miesiącu mamy dane z rynku pracy, a w tym miesiącu porozmawiamy sobie o wskaźnikach dla gospodarki, na przykład chińskiej czy amerykańskiej. Więc w takich normalnych czasach to są jakieś dane, które nam pomagają. Przeanalizować to, co może się wydarzyć w przyszłości, jak zbudować te portfele, jak nasze spółki będą zarabiać. Ale w czasach tak skrajnych, gdzie część tych indeksów opiera się tak naprawdę um, o ankiety, bo część tak, no, tak naprawdę realne, realne jest to, co powiedzieliśmy a propos rynku pracy, że przyszli Amerykanie po zasiłki. I to jest jedna tabelka, jeden człowiek, jeden zasiłek, no, to jest bardzo prosto pokazane. Ale w momencie, kiedy część wskaźników opiera się na tym, że prezesi spółek mówią, czy mają. Dobre samopoczucie czy nie, no to mamy te absurdy, które teraz mamy, i, i na to oczywiście niestety będziemy musieli mocno uważać. Rynki finansowe są bardzo trudne w tym czasie. Ja nie, nie, absolutnie nie boję się tego powiedzieć, że jak ktoś widzi, że te rynki bardzo łatwo odbiły. To to, to że giełda jest jakaś bardzo prosta giełda jest w tym momencie. Wydaje mi się, że bardzo trudna i że dostrzeżemy to za kilka miesięcy, ale znowu, to jest mój scenariusz bazowy, dlatego jestem w dużej mierze w gotówce, bo jeśli ja się pomyliłem w tym momencie i ten scenariusz się nie zrealizuje, to może nie zarobię i będzie ten lęk przed stratą, o którym mówiliśmy, ale nie stracę. I to jest dla mnie w tym momencie bardzo, bardzo ważne, bo, bo to jest specyficzny czas. Będziemy o tym naprawdę wiele lat jeszcze mówić o 2020. I jak ktoś pierwszy raz przyszedł na rynek, to będzie miał y, naprawdę taki sześć bojowy 2020 roku, bardzo ciekawy. Ja czekam na te wyniki spółek, czekam na najbliższe miesiące, bo nie wierzę, że można przeskoczyć realną gospodarkę do tego stopnia. To, to byłoby coś, co. Byłoby dla mnie chyba największym szokiem w moim życiu inwestycyjnym, że można do tego stopnia oderwać się od realnych danych. No, wtedy wszystkie książki Grahama i tak dalej, no trzeba by napisać jeszcze raz, no bo nic innego by nie pozostało. Naprawdę ekstremalne czasy, jeśli chodzi o, o, o takie patrzenie na rynek, że on kiedyś musi odbić, więc już wszyscy są zapchani tym. No coś niesamowitego. No też widzieliśmy to na rynku ropy ostatnio, prawda? Coś, co było nie, nie do pomyślenia absolutnie. Wiele osób szuka tak naprawdę w tym momencie jakichś racjonalnych wyjaśnień, no ale znowu wracamy do tego, że zamroziliśmy gospodarkę. No, tak naprawdę zastanówmy się, ile my jeździmy samochodami, ile samochodów widzimy na ulicy, ile fabryk, ile zużycia energii i tak dalej. No to jest coś, czego naprawdę nigdy nie było i warto tutaj patrzeć na to, że pole do eksperymentów naprawdę tutaj jest duże, bo w takich czasach szalonych jeszcze nie mieliśmy na rynku. Okej, okay, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać na zakończenie, coś o czym nie powiedzieliśmy, coś, co chciałbyś jeszcze powiedzieć nam na zakończenie, czy, czy już wszystko, wszystkie tematy wyczerpaliśmy. Uhu, wiesz co, no, jedno, co ja bym mógł na pewno teraz powiedzieć, to żeby bardzo szanować pozycję gotówkową i żeby skupić się trochę na tym bezpieczeństwie finansowym siebie, swoich bliskich, bo wydaje mi się, że nam ciągle umyka, w szczególności jak mówimy o rynku kapitałowym, to to mówię, cały czas wracamy do tego, ile można zarobić, ile można stracić na giełdzie. Tylko ja, mimo wszystko, wolałbym przez parę miesięcy nie zarobić na giełdzie nic, ale żeby mój biznes y, trzymał się na tym poziomie, y, co jest, co najmniej. Tak jakby, więc zawsze wychodzę z tego założenia, żebyśmy teraz zastanowili się dobrze nad tym, jak możemy zabezpieczyć swoją działalność, swój biznes, y, może swoje miejsce pracy. Bo ja też bo po siedmiu latach prowadzenia własnej firmy to już tak mi zostało w głowie, tak jakby wszyscy mieli działalność gospodarczą, y, ale, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to podejście do finansów jest teraz bardzo, bardzo ważne i korzystajmy tak naprawdę z dostępnej wiedzy, uczmy się tych o rynku finansowego, bo on może być naprawdę zwariowany w najbliższych latach. Trochę powiedzieliśmy o inflacji, trochę powiedzieliśmy o różnych rzeczach, które mogą się wydarzyć w gospodarce. Jeśli gospodarka jest w takim złym stanie i są różne tarcze antykryzysowe, różne cuda, to tak naprawdę też nie ma darmowego lunchu. W najbliższych latach trzeba będzie za to wszystko zapłacić. Więc warto jest dbać o swoje finanse, bo możemy się zdziwić, jak zobaczymy nowe podatki, jak zobaczymy jakieś nowe opłaty. No niestety tak gospodarka, każda działa, że tego darmowego lunchu nie ma. Więc chyba o tym tylko nie wspomnieliśmy, że oprócz rynków finansowych to jest doskonały moment, a że siedzimy dłużej w domu. I więcej w domu, to może to jest dobry czas na to, żeby zadbać troszeczkę o swoje finanse yy, i swoją pracę, swoją działalność gospodarczą, co kto tam ma, a nie tylko skupiać się na rynku finansowym, bo on i tak będzie, on nie ucieknie. Ja wiem, że jest lęk przed tym yy, niezrealizowanym zyskiem, że znowu nam coś ucieknie, tak jak Bitcoin czy nieruchomości i tak dalej, ale naprawdę rynek finansowy za, za kilka miesięcy też będzie, a najważniejsze, żeby do tego czasu zdobyć dobrą wiedzę. No, i osoby, które dotrwały do końca tego wywiadu, zrobiły już ten pierwszy krok. Godzinę 13 widzę, że Spędziły na nauce, na, na rozwoju właśnie w tym kontekście. Także Tomku bardzo dziękuję za merytoryczny wywiad, bardzo dziękuję za podzielenie się swoim ogromnym doświadczeniem. Bardzo serdecznie odsyłam również do książki Tomka, która jest genialna, miałem okazję ją przeczytać, także bardzo serdecznie polecam. Link do niej macie w opisie na dole. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Możecie też pisać komentarze, bardzo chętnie tam się do nich odniesiemy. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Również pięknie dziękuję i melduję się w komentarzach. Również będę śledził cały czas te dyskusje. Jestem do waszej dyspozycji. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.